Cześć, tu Mruk, witam w unboxingu olbrzymiej paczki, tak naprawdę. Paczka taka duża, natomiast powinna zawierać tylko dwie kostki. A to oznacza, że to będą duże kostki. Paczka przyszła od Zikiobe. Dosyć szybko przyszła. Natomiast zawiera, a przynajmniej tak mi się wydaje, dwa brakujące duże Megaminksy, których jeszcze nie mam, a które były dostępne i które udało się kupić w dobrej cenie. Chyba muszę wstać, żeby wypakować te kostki. Jedna kostka i druga kostka. Już widać, co zawiera Petamix. Petamix. Obydwie są podpisane, że to jest Petamix, natomiast jedna to jest 8x8, druga 9x9. Przyszły w takich pudełeczkach. Jeszcze nie miałem kostki w takim pudełku. Bardzo ładnie zapakowana. Dodatkowy zestaw naklejek. Kostka jest oklejona. To jest 8x8. To są kostki od Shengshu chyba. Nie wiem, bo nigdzie nie jest napisane, jaka to firma, ale tak mi się wydaje, że to jest Shengshu, producentem. Kostki oczywiście bardzo dobrej jakości, bardzo fajnie się poruszają. Ja to skrzyneczkę na razie odłożę. Naprawdę dobrze się porusza. Jak na taką wielką kostkę, można powiedzieć, że zupełnie nie zahacza. Bardzo płynnie. Kostka jest dosyć ciężka. I to wszystkie warstwy tak się dobrze poruszają. Ja może jej nie będę na razie mieszał do końca, bo nie mam czasu na jej układanie, ale kostka porusza się naprawdę dobrze, natomiast jest dosyć ciężka i pewnie ją trzeba układać w takiej pozycji, czyli w pozycji stojącej. I otwieram kolejne pudełko. Też duża kostka, a w zasadzie jeszcze większa, bo to jest 9x9. I znowu zestaw dodatkowych naklejek. Pudełko na bok. Chyba zachowam sobie te pudełka. Ta trochę mniej oklejona. Natomiast wielkościowo one są... No ta jest troszeczkę wyższa chyba. Znowu zobaczę, jak się porusza. Też bardzo dobrze się porusza, mimo tak dużej ilości ścian, tak dużej ilości elementów. Tutaj nie ma kłopotów z jakimś zahaczaniem, które by powodowało, że coś próbuje wyskoczyć z tej kostki. Naprawdę solidnie zrobiona kostka. Dosyć droga jedna i druga, natomiast mi się udało kupić sporo taniej. I mam już teraz komplet Megaminksów od 2x2 do 9x9. Większych na razie nie ma chyba masowo produkowanych. Na pewno układać trzeba je dosyć długo. Pewnie układanie jest niezbyt
trudne, dlatego że na pewno trzeba, tak jak w każdej dużej kostce, zredukować środki, krawędzie i potem ułożyć megaminksa. Być może na tej kostce może się przydarzyć jakieś parity na końcu, na tej raczej nie. Czyli mam już wszystkie duże megaminksy. Dzięki za uwagę. To wszystko w tym unboxingu i do zobaczenia.